Ksiądz Sopoćko wyjechał na trzy miesiące do ziemi świętej, siostra Faustyna została bez opieki swojego kierownika duchowego, i wtedy właśnie pojawił jej się demon pod postacią anioła światłości bardzo, atakował Faustynę, jej rzekomy, brak pokory, jej pychę, cały atak poszedł w stronę tego, że Faustyna. Jest niegodna, by w jakikolwiek sposób przekazywać orędzie Bożego Miłosierdzia. I za namową diabła spaliła cały swój dziennik. Ksiądz Sopoćko po powrocie do Wilna polecił jej odtworzyć ten dziennik. A jednocześnie prowadzić go na bieżąco. Dlatego każdy, kto sięga do Dzienniczka Siostry Faustyny, widzi, że tam jest duży nieporządek, chaos, wiele wydarzeń nie ma dat, bo przytaczane były z pamięci. Tak właśnie to się działo. Dlatego wbrew temu, że dzienniczek stanowi podstawowe źródło do dziejów Bożego Miłosierdzia, podobnie jak pamiętniki dziennik księdza Michała Sopoczki, to żeby sięgnąć do prawdziwej, sensacyjnej, nieprawdopodobnej historii wileńskiego obrazu Jezu ufam Tobie, należy też sięgnąć do innych źródeł i o tej historii w dzisiejszym programie. Jako dziecko jeszcze widziałem ten obraz Eugeniusza Kazimierowskiego. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się ten obraz nie podobał. W przeciwieństwie do tego Łagiewnickiego, miałem wrażenie, że jest taki jakiś nieprzyjemny. Chociaż, jak mówię, miałem okazję widywać go już jako dziecko. Dopiero gdy trafiłem osobiście do Wilna. I dane mi było stanąć przed tym obrazem, dopiero gdy miałem okazję zobaczyć go na własne oczy, wtedy dopiero przekonałem się, że tak naprawdę nie dorosłem do tego dzieła. Obraz mnie po prostu zachwycił, uderzył, naprawdę, zwłaszcza ta rozświetlona szata, ten oślepiający blask, który bije z serca Pana Jezusa. I jego twarz, podświetlona tym blaskiem, naprawdę wywarły na mnie ogromne wrażenie. Jeżeli chodzi o tajemnicę tego obrazu wileńskiego i jego historię, całkiem niedawno, bo w latach 90., zaczęły się pojawiać dopiero pierwsze jakieś takie solidniejsze informacje, dlatego że obraz był związany z niezwykle poruszającą, i wstrząsającą historią, dlatego że też wielu świadków lękało się jeszcze mówić na ten temat w czasach, gdy na tych terenach no, jeszcze funkcjonował Związek Sowiecki. Dlatego, gdybym miał Państwu zaproponować w ogóle jakieś, Dobre pozycje literackie czy dobre pozycje bibliograficzne, to muszę stwierdzić, że wbrew pozorom wcale nie ma ich dużo w Polsce. Ukazała się ogromna ilość ksiąg, książeczek, często są to jakieś kompilacje z pism, z dzienniczków. Często są to jakieś. Takie opracowania, nie powiem powierzchowne, ale takie szczegółowe, dotyczące ich jakichś tam aspektów, czasami bardzo zaawansowane prace teologiczne. Natomiast bez wątpienia najlepszą książką na temat samego obrazu i na temat historii obrazu jest książka księdza Andrzeja Witko pod tytułem Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie. Absolutnie kompedium wiedzy zgromadzone w ciągu wielu lat, naprawdę potężne dzieło, zarówno pod względem wielkości, jak i pod względem solidności. Dzisiaj będziemy się bardziej opierać na książce wydanej w 2004 roku, więc 20 lat temu, Obraz Bożego Miłosierdzia. Jest to też księdza Andrzeja Witko, z tym, że Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie wydane było przez wydawnictwo AA, natomiast obraz Bożego Miłosierdzia wydany był przez wydawnictwo Wam, w czasie gdy Jezuici wydawali naprawdę interesujące i dobre książki. Jest to. Przypuszczam, pierwsza w ogóle w świecie książka, która powstała, monografia na temat tego wileńskiego obrazu. Drodzy Państwo, po 70. ponad latach pojawia się pierwsza książka, jednego z najsłynniejszych obrazów świata na temat tego obrazu. Gdybyśmy mieli mówić o jakimś opracowaniu teologicznym na temat tego obrazu, to. Jest takie wydawnictwo Wejdźmy na szczyt. Bardzo dobre wydawnictwo, które całą swoją aktywność skierowało w, w stronę upowszechnienia kultu i czci do Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, że lwia część większość publikacji wydawanych przez Wejdźmy na szczyt dotyczy mszy świętej i to wydawnictwo wydało taką książkę ojca Marka Korneliusza Glogowicia Paulina pod tytułem Widzialny Bóg o tajemnicach obrazu Bożego Miłosierdzia. Czyli ksiądz Witko opracował, no można powiedzieć, ten wymiar historyczny, nie stroniąc oczywiście od. od tego, od tej tematyki metafizycznej i treści przeniesionych przez obraz. Natomiast na mnie bardzo dużo, duże wrażenie zrobił ten widzialny Bóg o tajemnicach obrazu Bożego Miłosierdzia. Niewątpliwie najlepszą biografią, jaką napisano na temat siostry Faustyny Kowalskiej. Jest książka pani Ewy Czaczkowskiej, wydana przez Znak w 2012 roku pod tytułem Siostra Faustyna, Biografia Świętej. Zresztą w pełni zasłużenie książka dostała Feniksa. Bardzo prestiżową nagrodę. Zachęcam państwa do tych pozycji, bo tak jak mówię, jakby je zebrać, no to wszystkie te książki to nawet. Yy, żeby je wymienić, nawet palców dwóch rąk jest za dużo. Drodzy Państwo, najbardziej znanym obrazem na świecie jest obraz Adolfa Chyły, namalowany w Krakowie w 1943 roku jako wotum za ocalenie w czasie wojny. Chyba całe życie malował ten obraz na liczne zamówienia. Kilkaset razy tworzył tego pana Jezusa miłosiernego z różnym, w różnym wymiarze, w różnym kontekście, z różnym tłem. Można powiedzieć, całe swoje życie poświęcił na malowanie tego samego obrazu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład w łagiewnikach. W, w ołtarzu ten słynny obraz nie mówię o Bazylice, tylko o kaplicy sióstr ten słynny obraz Jezu Ufantowie to wcale nie jest pierwotne dzieło, bo, bo to jest trzecia wersja obrazu. A jak to przebiegało i dlaczego? No to między innymi właśnie w książce Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie jest napisane. Po prostu siostry stwierdziły, że rysy twarzy Pana Jezusa w pierwszej wersji są zbyt semickie i że mogą być bulwersujące dla, dla wiernych. Ale to inna historia. Natomiast w 1934 roku Eugeniusz Kazimirowski w Wilnie namalował ten słynny obraz. Wileński. Jego twórczość jest dosyć rozproszona. Z tego co pamiętam, to chyba tylko raz miał jakąś taką zbiorczą wystawę tych dzieł, które przetrwały do naszych czasów. Generalnie pewnie dużo na ten temat Państwo wiecie z tego bardzo znanego filmu Faustyna. Bardzo ładnie zrobionego w takim kobiecym klimacie. Natomiast ja chciałbym skupić się na tym, jakie były losy tego obrazu. Może, które były nieuwzględnione w filmie, no bo wiadomo, że film pewne rzeczy kondensował. Otóż tak. W 1930 roku, w pierwszej połowie, siostra Faustyna wyjeżdża do Płocka. Tam pracuje w piekarni, w sklepie, na gospodarstwie, i 22 lutego następnego roku czyli 31, ma tę słynną wizję pana Jezusa, który nakazuje jej namalować obraz. Pamiętają Państwo historię z filmu, o tym, jak, jak ona się zwraca do przełożonych? Przełożona daje jej płótna, farby, mówi rysuj ta, nie umie, prosi innych, ci też nie umieją. Spowiednik jest troszeczkę skonsternowany, dlatego że zinterpretował to w ten sposób, że pan Jezus powiedział: wymaluj ten obraz w swojej duszy. My dzisiaj jesteśmy troszeczkę może zakłopotani tym, że on tak stwierdził, że nie potraktował tego dosłownie, ale zgodnie z prawidłami sztuki zachował się rzeczywiście tak, jak spowiednik dopiero powinien się do tego odnieść. Jak gdy Pan Jezus później jeszcze uszczegółowił, że jednak ma to być prawdziwy obraz, taki spłutna, namalowany. To sprawa stała się już bardziej jednoznaczna. Natomiast pierwsza reakcja spowiednika była no, taka jak najbardziej prawidłowa. Siostra Faustyna malowała, rysowała ten obraz, nic jej nie wychodziło. Podobno dzieci wieczorem widziały promienie z okna siostry Faustyny. Ale też spotykała się z dużą dokuczliwością ze strony sióstr, które coś tam się prawda, dowiadywało na ten temat, nikt im nic nie mówił. Oczywiście nie wiedziały, że to jest siostra, która widuje pana Jezusa. Niemniej no, miała z tego powodu różne uciążliwości, a stworzenie obrazu jak na razie oddalało się. I gdy po ślubach wieczystych siostra Faustyna w Wilnie spotkała księdza Michała Sopoćko. To od razu wiedziała, że to jest ten kierownik duchowy, którego Pan Jezus jej przeznaczył, aczkolwiek ksiądz Michał Sopoćko wcale nie był co do tego przekonany. Wysłał ją na badania psych psychiatryczne, kazał prowadzić dzienniczek, bo te długie spowiedzi były dosyć uciążliwe dla niego. Zresztą Bogu dzięki, że to zrobił, że wystąpił też o opinię do przełożonych, dlatego że dzisiaj, mówię o czasach dzisiejszych, ta rzecz została niejako potwierdzona w procesie beatyfikacyjnym, kanonizacyjnym. Dzięki temu, że siostra Faustyna pokornie poddała się temu poleceniu, mamy bardzo solidne opracowania dotyczące jej zdrowia psychicznego. Wiemy, że to nie były jakieś imaginacje. Ksiądz Sopoćko w pewnym momencie dał się przekonać do namalowania obrazu i zwrócił się do siostry Franciszki Wierzbickiej, Bernardynki, kapitalnej malarki. Moim zdaniem i nie tylko moim, stworzyła ona najlepszą i najwierniejszą kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej z Ostrej Bramy. Była to bez wątpienia wspaniale wykształcona malarka. Jej twórczość naprawdę robi ogromne wrażenie, ale nie doszło do porozumienia z księdzem Sopoćką, ponieważ siostra Franciszka Wierzbicka miała swoją wizję tego, jak Pan Jezus powinien trzymać rękę. No, generalnie chodziło o to, że ona chciała stworzyć dzieło, a, a ksiądz Michał Sopoćko chciał, żeby to był namalowany obraz na kanwie tego, co mówiła siostra Faustyna. I co się dzieje? W tym samym domu przy ulicy Rosa 2. Dzisiaj te, tego domu nie ma. Tam jest kaplica w tym miejscu. Siostry prowadzą tam dom. Nie ma tam domu w takiej formule, jakiej istniał. W tym samym miejscu obok Michała Sopoćko sąsiadem był pan Eugeniusz Kazimierowski. I ksiądz zwrócił się do niego z prośbą o namalowanie tego, pokrył koszta, zresztą pewnie solidne, bo obraz był malowany zresztą przez 7 miesięcy. Pierwsze spotkanie z siostrą Faustyną, pana Kazimierowskiego miało miejsce w styczniu w 1934 roku i raz, dwa razy w tygodniu z jakąś siostrą, z jakąś siostrą przychodziła z antokolu. To jest pewien kawałek, i siostra mu poświęcała na to naprawdę dużo czasu i wysiłku, żeby dojść tam, być, konsultować i wracać dwa razy w tygodniu. To naprawdę był wysiłek. Ale obraz koniec końców został ukończony w lipcu 1934 roku, czyli można powiedzieć, 7 miesięcy solidnej pracy. Czasami nawet, jak wiemy, pozował do tego obrazu też ksiądz Michał Sopoćko. Pan Eugeniusz starał się uwzględnić to, jak on wygląda: jak wyglądają fałdy szaty, ręka, ustawienie stóp, spojrzenie, ustawienie głowy. No, generalnie i tak skończyło się na tym fajnie to jest pokazane w filmie że siostra Faustyna płakała, wróciła do kaplicy i pytała: Kto cię namaluje tak pięknym? I wtedy pan Jezus powiedział do niej słynne słowa: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale własce mojej. Niewykluczone, że obraz siostry Franciszki Wierzbickiej mógł być kapitalny. Mógł być namalowany, namalowany naprawdę pięknie. Ale być może pan Jezus właśnie chciał podkreślić ten, ten akcent, żeby nie było żadnych wątpliwości, jak. Że kult rozwija się pod wpływem tego obrazu, a nie jego jakości artystycznej. Obraz początkowo umieszczony został w mieszkaniu księdza Sopoczki, natomiast jesienią 1934 roku trafił do klasztoru, właśnie sióstr Bernardynek, gdzie został umieszczony za klauzurą w ciemnym korytarzu. Nikt go nie widział. I myślę, że to był też pewien sprawdzian ze strony. Księdza Sopoćki, który zakładał, że Pan Bóg sobie poradzi. Chociaż tak jak mówię, trzeba też uwzględnić cały szereg okoliczności wileńskich. Myślę, że nie było to wystawianie Pana Boga na próbę. W czasie, gdy obraz już powstał, zaczął się cały szereg objawień, wizji, których doświadczała siostra Faustyna, które niejako potwierdzały to, że że ten obraz działa, choć jeszcze w sposób niewidzialny dla innych. A zbliżało się Triduum w Ostrej Bramie, Triduum, które miało być zakończeniem jubileuszu 1900 lat odkupienia. Od odkupienia. I to był piątek, sobota i niedziela. Niedziela była przewodnia, czyli pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy, dziś Niedziela Miłosierdzia. Czyli w ostrej bramie u matki Bożej Miłosierdzia, miały się odbyć te uroczystości. Do księdza Sopoćko zwrócił się proboszcz z prośbą o to, aby y, wygłosił kazania. Ksiądz profesor y, dokonał rzeczy niemożliwej. To znaczy, wynegocjował, że on oczywiście. Y, y, Wygłosi te kazania, ale pod warunkiem, z zastrzeżeniem, że obraz Bożego Miłosierdzia będzie umieszczony w ostrej bramie. Oczywiście wiadomo było, że nie w kaplicy, nie w, obok kaplicy w żaden sposób. Umieszczony został w szczytowym oknie Galerii Ostrobramskiej. Tam był z daleka widoczny. Gdybyście Państwo stanęli na wprost w kaplicy, Patrząc na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej na ulicy, mówi się, że to największy kościół na świecie, bo jego dachem jest niebo, to po lewej stronie jest taka galeria oszklona. Oglądając zdjęcia, można to zobaczyć. Ona jest wzdłuż ulicy, i u szczytu tej galerii jest okno. I tamten obraz został zaprezentowany. Ludzie idący odczytywali ten obraz już z daleka jako obraz serca Bożego i dziwili się, że to serce nie zostało namalowane. Ksiądz Sopoćko poprosił matkę przełożoną o to, żeby ten obraz przyozdobić jakąś zieleniną, wieńcami. Przełożona wydelegowała do tego w sposób naturalny siostrę Faustynę i rzeczywiście Siostra Faustyna w czwartek 25 kwietnia 1935 roku, czyli to popołudnie przed rozpoczęciem Triduum, ozdabiała ten obraz i w pewnym momencie zobaczyła, że Pan Jezus objawił się jej i uczynił duży znak krzyża. A po udaniu się na spoczynek, siostra Faustyna miała taką wizję, że obraz, uwaga, idzie nad Wilnem. Wilno jest pokryte siatkami, sieciami. Domyślamy się, to były zniewolenia, grzechy. Cały kontekst, jak mówię, świetnie jest oddany w tej książce Ostatnie Lata Polskiego Wilna, wydanego przez Frondę. Natomiast siostra Faustyna miała taką wizję, że ten obraz, idąc nad Wilnem, przecina wszystkie te sieci, siatki, uwalniając niejako mieszkańców miasta. A jednocześnie, jednocześnie można założyć, że powodując, że promienie Bożego Miłosierdzia, że Miłosierdzie Boże rozchodzi się na cały świat. I wtedy w piątek 25 kwietnia 1935 roku ksiądz Sopoćko wygłosił to kazanie, o którego poproszono o Miłosierdziu Bożym, i wskazując na ten obraz powiedział, że Miłosierdzie Boże chce być uczczone. I wtedy obraz, jak mówi siostra Faustyna, przybrał żywą postać, a promienie przenikały do serc ludzi. I po tym kazaniu siostra Faustyna wracała do siebie do klasztoru, i jak zapisała, była atakowana przez wielu szatanów, którzy krzyczeli: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. A pamiętajmy, że tak naprawdę. Obraz nie był jeszcze zupełnie znany, jeszcze nie, toczy, nie, nie był otoczony kultem, a, a już, można powiedzieć, jego niewidzialne działanie sprawiło, że wielka moc Boża zaczęła wpływać na mieszkańców Wilna. I gdy w niedzielę Dzisiaj, byśmy powiedzieli w niedzielę Bożego Miłosierdzia, w 27 kwietnia 1935 roku, gdy kapłan błogosławił najświętszym sakramentem, siostra Faustyna ujrzała Pana Jezusa, takiego jak na obrazie, który błogosławił, a promienie miłosierdzia Bożego rozeszły się na cały świat. Ale po uroczystościach obraz wrócił do ciemnego korytarza u sióstr Bernardynek w klasztorze przy kościele św. Michała i uwaga, ksiądz Sopoćko umieścił go licem do muru, czyli umieścił go w taki sposób, że jeszcze zwielokrotnił, że tak powiem, niemożność oddawania mu czci. Licem do muru. Co się działo dalej? Ksiądz Sopoćko opowiadał, że obraz był kilkakrotnie wystawiany w czasie procesji Bożego Ciała w różnych ołtarzach. Natomiast gdy w marcu 1936 roku siostrę Faustynę przeniesiono do Walendowa koło Warszawy, a później do Krakowa, ksiądz Sopoćko trzy miesiące później, w czerwcu, wydał broszurę Miłosierdzie Boże z wizerunkiem Pana Jezusa na okładce. Można powiedzieć, że widać, jak Pan Bóg przygotowywał powoli grunt w sercach ludzi na czas II wojny światowej. I w niedzielę przewodnią, znów w 1936 roku, obraz trafił na ścianę kościoła pod wezwaniem właśnie świętego Michała, gdzie był czczony przez wiernych. I tu mamy bardzo yy, wyraźny yy, Pokaz tego, jak sprawnie działała administracja kościelna. Nie wspomniałem, że ksiądz Sopoćko, po tym jak się skończyło to triduum jubileuszowe, miał bardzo poważne problemy u arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Ksiądz arcybiskup był bardzo niezadowolony tą innowacją, która została wprowadzona. Ksiądz Sopoćko miewał z tego powodu później duże problemy. Ale w 37 roku 1 kwietnia zwrócił się do, o aprobatę do arcybiskupa, o aprobatę obrazu i już następnego dnia podczas nieobecności księdza Sopoczki specjalna komisja zbadała ten obraz wypowiedziała się bardzo pozytywnie i z kolei kolejnego dnia, 3 kwietnia Ksiądz Sopoćko uzyskał aprobatę umieszczenia tego obrazu na ścianie w kościele, ale z zastrzeżeniem, że nie w głównym ołtarzu. I 4 kwietnia 1937 roku, a więc znów niedziela przewodnia Bożego Miłosierdzia, ksiądz Sopoćko poświęcił obraz. A więc drodzy Państwo, pamiętamy, kiedy ten obraz został namalowany, a dopiero po kilku latach został poświęcony, ale cieszył się bardzo dużym kultem. 16 miesięcy po wybuchu II wojny światowej siostry przeniosły ten obraz. Może bały się zniszczenia przez bolszewików. Niemniej obraz sam został uszkodzony podczas tego przeniesienia, lecz dwa lata później, w 1942, wrócił na dawne miejsce. I wtedy rozwój kultu nastąpił w sposób gwałtowny. Liczne wota, ogromne ilości modlących się. Zresztą w, w tym czasie w Polsce wydawano obrazki, zdjęcia z tym obrazem. I tak się działo aż do 1948 roku, przez 6 lat, kiedy w sierpniu klasztor został zlikwidowany przez komunistów. Wyposażenie przeniesiono do podominikańskiego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego. Wszystko. A gdzie w tym czasie był obraz? Otóż zachowała się relacja, że że on został na ścianie w kościele. I pewna kobieta w 1950 roku wykupiła ten obraz od jakiegoś tam pracownika, który w tym czasie był w otwartym kościele i coś tam majstrował. Zaniosła go do domu, później zostawiła go na przechowanie. U swojej koleżanki, Litwinki, która umieściła go na strychu, i słusznie, bo, bo sama została bardzo szybko aresztowana i wywieziona na Syberię. W 50 roku obraz wydobyto. Okazało się, że on był pod belką stropową tego strychu, gdzie znajdował się, i został poważnie uszkodzony. Więc poddano go jakiejś tam konserwacji i następnie 5 lat później, w 1955 roku przekazano go do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, ale ksiądz proboszcz umieścił go w pokoju. Ksiądz Sapoćko od 1947 roku był już w Polsce i chciał ten obraz przekazać do krakowskich łagiewnik. Nawet była podjęta próba przemytu. Była osoba, która została opłacona na granicy, jakiś celnik, który miał wyrazić zgodę na to, że on przymknie oko na przeniesienie tego obrazu do Polski przez granicę. Ale osoba, która miała to zrobić, wystraszyła się. Przekonana, że będzie to jakieś świętokradztwo, może też bała się konsekwencji. W każdym razie obraz i znów ponownie i poważnie uszkodzony został, wrócił do Wilna. Tam odnowiono go ponownie, zrolowano i zostawiono na chórze zrolowany, taki bez, bez rozłożenia, na chórze po dominikańskim. I tu się zaczyna kolejny etap historii tego obrazu. Ksiądz Józef Grasewicz, który od października 1936 roku mieszkał u księdza Sopoćki właśnie, on w 1944 roku został proboszczem w Nowej Rudzie kołogrodna. Byłem tam w tym kościele, to jest taki drewniany kościółek bardzo ładny w, w klimatach właśnie przedwojennych kresowych drewnianych kościołów. Ale w 1951 roku, 5 lat później, został aresztowany i na parafię wrócił w 1956. I jesienią 1956 roku doszedł do porozumienia z proboszczem Kościoła Świętego Ducha. Odebrał ten obraz Miłosierdzia Bożego i zawiózł do Nowej Rudy, do Nowej Rudy gdzie został Zawieszony wysoko na ścianie szczytowej prezbiterium. Po prostu od strony prezbiterium znajduje się taka, można powiedzieć, ściana, która oddziela to prezbiterium od nawy głównej. Ona jest bardzo wysoko pod dachem i tamten obraz umieszczono. Ksiądz Grasewicz przez ten czas, jak tam był, a był przez rok rozpoczął, można powiedzieć, nabożeństwo do tego obrazu. Praktykowano nowennę, koronkę, głosił kazania o Bożym Miłosierdziu. Ludzie zebrani w takie, nie powiem kółka różańcowe, ale w takie wieńce sukcesywnie, codziennie przystępowali do Komunii Świętej właśnie w intencji Miłosierdzia Bożego i jego błogosławieństwa dla potrzebujących, ale w 57 roku jak mówię rok później ksiądz Józef Grasewicz został przeniesiony do innej parafii, a po jakimś czasie parafia w ogóle została pozbawiona opieki duszpasterskiej na długie lata, bo miał się tym zajmować ksiądz proboszcz z Poręcza, który jest tuż obok. Natomiast Zlikwidowano po prostu tę parafię, a księdza z pożycza przeniesiono gdzie indziej. Niemniej wierni nadal chodzili do kościoła, modlili się pod tym obrazem. I uwaga. Znów 14 lat później, czyli w 1970 roku, czasy głębokiej komuny, Związku Sowieckiego na terenie. Białoruskiej Republiki Sowieckiej w Nowej Rudzie znajduje się ten obraz i postanowiono zlikwidować ten kościół i zorganizować w nim magazyn. Wszystkie rzeczy zostały wywiezione oprócz ołtarza i oprócz. Obrazu, bo okazało się, że jest tak wysoko, że nie było wystarczająco długiej drabiny, żeby ten obraz zdjąć. Ale za prośbą księdza Sopoćki, ksiądz Józef Grasewicz chciał odzyskać ten obraz. Przypominam, że to było w 70. roku, a od 56. on już nie był tam proboszczem. I kościół tak naprawdę nie funkcjonował w takim wymiarze parafialnym. Otóż pojawił się problem. Z jednej strony wierni do czasu do 70 roku modlili się w tym kościele. Ten obraz stał się częścią ich życia. Z drugiej strony było duże ryzyko, że władze się zorientują, że tam coś się dzieje. Więc ksiądz Grasewicz polecił namalować kopię w skali 1 do 1, co nie było łatwe, dlatego że Obraz znajdował się bardzo wysoko, a chodziło tak o to, żeby tę kopię tak namalować, żeby wierni się nie zorientowali. I w 86 roku, czyli czasy zaczynające się pierestrojki, obraz został wykradziony i wywieziony do Grodna, a później do Wilna. Zastąpiono go kopią, a udział w tym wszystkim brali kierowca, czyli pan Wacław. Pewna kobieta z Nowej Rudy, pani Jadwiga, e, ksiądz oczywiście i uwaga, siostry z Instytutu Matki Bożej Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej. No akcja po prostu jak z wykradzeniem obrazu Matki Bożej e, Częstochowskiej z Jasnej Góry. Tutaj mamy historię jeszcze bardziej taką sensacyjną, bo oni tam w nocy przyjechali, dostali się na strych. Ze strychu, z poddasza, zdemontowali tę ścianę, która oddzielała poddasze od, od kościoła. E, ściągnęli ten obraz, który był tam cały czas wywieszony. Następnie umieścili kopie, ponownie przybili te deski, które oddzielały nawet główną od, od poddasza, które było nad prezbiterium. Obraz zrolowano i wywieziono. Okazało się, że on znów jest strasznie poniszczony, scharatany, więc został odrestaurowany. Zresztą przy tej okazji umieszczono napis Jezu Ufam Tobie, bo on dotychczas był na tabliczce, która znajdowała się na ramię, dlatego że w czasie malowania obraz był za mały, żeby umieścić ten napis. Natomiast podczas renowacji ten napis umieszczono, aczkolwiek jak mówią specjaliści twarz Pana Jezusa w znacznym stopniu utraciła swój dawniejszy wyraz i bez większego hałasu umieszczono go w kościele pod wezwaniem świętego ducha w Wilnie. Początkowo przez pewien czas znajdował się on ukryty za szafą w zakrystii tego kościoła, no ale później okazało się, że no była jakaś taka przychylność ze strony i proboszcza i osób wspomagających, także ten obraz został umieszczony w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, gdzie przez wiele lat odbierał cześć. Niemniej w latach 90. zaczął się problem Mieszkańcy zresztą Nowej Rudy dowiedzieli się dopiero w 1992 roku, czyli 6 lat później, że ten obraz, który jest w ich kościele, nie jest oryginalny. Nie trudno się domyślić, jakim było przykro. Niemniej obraz trafił do Wilna i tam się zaczął problem, bo okazało się, że społeczność litewska, jest bardzo niechętnie nastawiona do tego, że ten obraz znajduje się w tak zwanym polskim kościele, bo on tak do tej pory jest nazywany. Tam były msze tylko po polsku i Polacy korzystali z tego kościoła. Niemniej Litwini chcieli z jednej strony modlić się do tego obrazu, z drugiej strony bardzo przeszkadzała im ta polskość. Ten nacjonalizm litewski do tej pory zresztą jest bardzo bolesny i trudny. Widziałam polskiego księdza, gdy, był, gdy głosiłem rekolekcję w Wilnie, który prawda, rozdawał obrazki Bożego Miłosierdzia. Polacy nie chcieli, żeby napis był po litewsku, Litwini nie, nie godzili się, żeby był po polsku. I wtedy właśnie po, ksiądz wydał obrazki z napisem po łacinie. Tak zresztą jest też na Ostrej Bramie. Napis, który był po polsku, później został zamieniony na tekst łaciński, pod twoją obromne, subtum presidium. Prawda? Ten, te litery, które znajdują się na Ostrej Bramie, na kaplicy z zewnątrz, no, też są po, po łacinie, żeby nie wywoływać tych niekończących się konfliktów. Polacy sprzeciwiali się były nawet specjalne warty nocą w kościele przez wiele miesięcy, po to tylko, żeby ten obraz został w polskim kościele i służył wiernym, ale tam. Niemniej, po wielu miesiącach, gdy nikt się tego nie spodziewał, nad ranem ten obraz został zdjęty i umieszczony w, znajdującym się no tam 50-100 metrów dalej kościółku, który dzisiaj jest kościółkiem. Bożego Miłosierdzia. Tam odbiera cześć. I gdy jestem w Wilnie, staram się tam być. Każdorazowo wpatruję się w tego pana Jezusa. I tak jak mówię, cieszę się, że dorosłem do tego, żeby móc pana Jezusa podziwiać i uczcić w tym właśnie obrazie, który został. Namalowane bezpośrednio pod auspicjami, opieką i wskazówkami siostry Faustyny. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Piotr Podlecki.